Tak, co się dzieje, to jest właśnie praca przy pszczole AGA3. Pełno żądeł w rękawicach, pszczoły siedzą na tym. Coś chyba się ta pszczoła nie udała. Hodowcy. Dlatego idzie. Pszczoła wszędzie na mnie wchodzi. Gdyby nie te rękawice, to bym był zjedzony. Pszczoła to killer. On się powinien nazywać Killer 3. Ale nic nie szkodzi, ona trochę miodu dała. Nie była najmocniejszą pszczołą jednak w tym, bo jak ktoś chce kupić bakwasta, to niech lepiej sięga po jakoś rekomendowanych hodowców bakwastów. Polscy hodowcy cały czas bazują na materiale z zagranicy i go krzyżują jakoś po swojemu i właśnie potem wychodzą takie agi, które chcą zjeść pszczelarza na śniadanie. Po prostu mnie żądlą wszędzie, gdzie tylko mogą. Ubrałem te rękawice. Zaraz dla porównania pokażę inną pszczołę. Proszę. No nie to, że skaczą, one po prostu chcą zażądlić pszczelarza. Widać, te pszczoły są typowo. Nieraz jest tak, że nawet pszczoły o małym poziomie agresywności, one skaczą na ręce, ale jakoś, ale nie żądlą, ale te kurwina, walą normalnie przez, walą przez kombinezon te agi. Dobra, spierniczamy stąd. Thank you.
Wow, Aga 3 to zemsta. Kurwa mać, patrzcie. O, wali normalnie, o, dwa, druga.